Aha. Nie stać ci na ten trening. Zarób trochę grosza, cwaniaku. Aha, coś tutaj jest. A może bez wynika, bez argumentu można? Cena 1 siła. Wyświetlmy to zapytanie, co ono w ogóle robi? Tak się zawsze sprawdza błędy, jeżeli coś nie działa. Update statystyki. Siła plus 1. Aha, nie ma przecinka, widzicie? Przecinek też jest ważną częścią zapytania. Gratuluję. Zyskałeś 1 punkt siły. Sprawdźmy, czy naprawdę doszedł. Wszystko ładnie. Następny punkt będzie kosztować 20 sztuk złota. Powinniśmy zaktualizować tę informację przed wyświetleniem, ale to już po prostu jest wada naszej gry w tym momencie. Można zawsze to poprawiać. To są takie drobne błędy, właśnie, które nie zagrażają samej mechanice, tylko w wyświetlaniu trochę gorzej działają. Jeszcze raz. Ile nas kosztował? Tutaj jest 20. Ile było? 4, 5, 3. Jak widać, bardzo dobrze. Sprawdźmy, ile teraz trening kosztuje. 25 powinno być. Tutaj powinno się zwiększyć o 25, czyli 75. Jak widać. Zróbmy parę treningów, tak żeby się spłukać z kasy. Aha, musimy po jednym punkcie. Zmieńmy to na. Znaczy, doróbmy obsługę pozostałych punktów, czyli 2. Całość wewnętrznej funkcji przekopiujemy. Po prostu skopiuję to i. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest to bardzo patologicznie, nie polecam takiego sposobu, ale mechanika jest prosta. Ta gra oczywiście nie będzie, na pewno nie zyska jakiejś tam wielkiej popularności, przynajmniej tak mi się wydaje. Może właśnie się przyda, ale jako gra to jeszcze będzie miała dużo, dużo do nadrobienia. Siła plus 5, cena 5 siła, cena 5 siła, session ID, 5 punktów siły. Ok. Następne pytanie. Będzie to już nie siła, tylko szybkość. Trochę czasu to zajmie, ale szybkości. Tutaj też szybkość. Tylko że w wersji 5. A, piątka ma być. Ok. Cena 5. Dobra. 1, 5 punktów szybkości. 5 punktów siły, 5 punktów szybkości. I teraz inteligencja. Inteligencja plus 1. Cena 1 inteligencja. Inteligencji. Ok. I ostatnie miejsce. Inteligencja plus 5. Cena 5. Skopiujmy to. Będzie szybciej. Inteligencji. Ok. 5 punktów jeszcze. Zobaczmy, co nam wyszło z tego. Zyskałeś 5 punktów siły. Cena powinna bardzo wzrosnąć. On wzrosła znacznie. Dwukrotnie prawie. Statystyki. Postać bardzo silna się zrobiła. Dajmy inteligencji. Dajmy jej trochę szybkości. Jeszcze trochę siły.
jeszcze. O, nie stać cię na ten trening. Zarób trochę grosza, cwaniaku. Jak widać, mamy 883. A... Tak, tu nas jeszcze stać. Chyba po prostu jakiś błąd się wkradł przez chwilę. To musiałem kliknąć. Tam chyba... Momencik. Cena 1 siła, cena 5 siła. Szybkość plus 1 plus 5. Cena 1 szybkość, cena 5 szybkość. Cena 1 inteligencja, cena 5. OK. Czy tutaj wszystko jest OK? Tak, powinno być dobrze. Mamy cenę 550. Uwaga, co się stanie, jak kliknę? Nie stać się. Nic się nie zmienia. Nie stać nas po prostu. Kliknijmy na 100. Gratuluję, zyskałeś 1 punkt. 100 nam zabrało, punkt nam dodało. 5 punktów inteligencji za 200 sztuk złota. Tu powinno być 15. Tu 158 tylko. Jest 15, 158. Wszystko jest jak należy w tym miejscu. Tak więc... Myślę, że trening jest skończony. Wytłumaczyłem wszystko tak naprawdę, co tutaj jest potrzebne w tym, żeby zrobić prosty trening. Naprawdę po 5 punktów można zrobić zawsze własną wartość wpisywaną w okienku, żeby wytrenować odpowiednią ilość punktów. Wtedy wzór trochę inny powinien być, ale dalej jest do okiełznania, ponieważ matematyka ma odpowiedź na naprawdę. Dobrze. Mamy tutaj wszystkie informacje, jakie potrzeba. O. Coś ten edytor z mądrzejszy ode mnie jest, że wie, w jaki sposób chcę mieć tekst. Dobrze. Wszystko jest tutaj ok. Wspomniałem tam jeszcze o czymś, co mógłbym zmienić. Tak, to było tutaj. Wspomniałem o tym, że nawet jeżeli jesteśmy niezalogowani, to mamy dostęp do na przykład opcji atakuj, atak. Zaraz to naprawimy. Jest proste rozwiązanie. Robimy po prostu sprawdzajkę taką, czy jesteśmy zalogowani, czy nie. No to w ten sposób. If session ID jest różne od pustych znaków, czyli jest ktoś zalogowany. Dajemy tutaj tego switcha. Else, w przeciwnym wypadku dajemy tego samego switcha, tylko bez możliwości, jak widać, atakowania, wylogowania się i treningu. Proste? Myślę, że tak. Jesteśmy zalogowani? Mamy wszystkie opcje. W przeciwnym wypadku mamy tylko opcję zalogowania się. Menu jeszcze pozostanie taki, jak jest, ale już można zobaczyć, że nie powinno to działać tak jak... Aha. Popsuno. Nie powinno to działać tak jak... tak jak wcześniej działało. Czyli nie można nikogo atakować, jeżeli nie jest się zalogowanym. Po prostu wyświetli się informacja domyślna. Wyloguj się, trenuj. Nie jesteś uprawniony. Widać? Bardzo fajnie. Menu działa jak należy. Atakuj. Nie jesteś uprawniony. Wyloguj się. Też nie jesteś uprawniony, bo nie jesteś zalogowany nawet. Zaloguj się. Ładnie, pięknie. Career. Test. Dziękuję za zalogowanie się. Trenuj. Atakuj. Zaloguj się. Można drugi raz się przelogować po prostu. Wtedy będzie się na innym koncie. Powinno być. Test. Test. Dziękujemy. Trenuj.
Już to są dane z drugiego konta, ponieważ ceny są niższe. To chyba tak, tyle wystarczy. Jest to dosyć fajny trening. Trening pisania skryptów, ponieważ ten trening w grze jest prymitywny. Wszystko będzie prymitywne. Postaram się, żeby takie było. Ale najłatwiej się na tym nauczyć. Nie ma rozpraszaczy uwagi. Wszystko jest łopatologicznie. Mało skomplikowane przede wszystkim. To jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś chce się uczyć, to nie polecam od razu rzucać się na głębokie wody. Wszystko po trochu, powoli i po kolei. Więc pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Tutaj mówił Karer. To jest kolejna część filmów, które przygotowuję. Mam nadzieję, że niedługo coś fajnego też wymyślę, żeby opisać. Filmy powinny coraz więcej tempa nabierać, ponieważ umiejętności osób, które oglądają, też powinny wzrastać. Więc coraz mniej będę się rozpisywał na temat tego, co piszę. Nie rozpisywał, tylko będę mówił, a coraz więcej będę objaśniał wzory. Wzory są bardzo ważne, bo to jest cała mechanika. Tak jak tutaj, pierwszy wzór, który tak naprawdę objaśniłem, który jest ważny. Do usłyszenia, do następnego razu.